Wyjątkowe wydarzenie, kontynuacja współpracy z Wojskiem Polskim pomiędzy WOPR-em a jednostkami z Białej Podlaskiej. Dzisiaj było specjalistyczne szkolenie dla Wojska Polskiego z zakresu ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedmedycznej. To nie pierwsze tego typu spotkanie. Dokładnie, to już jest kontynuacja współpracy i realizacja dalszego etapu szkolenia, które realizowaliśmy w lipcu, dodatkowo z tą samą jednostką. Dzisiaj ci sami żołnierze mieli rozbudowaną strukturę zajęć, mieli trzy bloki tematyczne, które składały się z nauki i doskonalenia pływania, z elementami ratownictwa wodnego, dodatkowo zaawansowana pierwsza pomoc, a także teoria i podstawy zagadnień z ratownictwa wodnego. Ile osób zdołało przeszkolić? Dzisiaj uczestniczyło ponad 60 osób w szkoleniu. Byli to żołnierze podzieleni na trzy grupy, każda realizowała zajęcia po półtorej godziny i następowały płynne zmiany. Dowódcy jednostki wykazują duże zaangażowanie i chęci, żeby coś takiego organizować. My oczywiście jesteśmy na to wszystko otwarci. Dodatkowo wspierają nas już studenci koła studenckiego z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego z Siedlec. Dzięki tej współpracy jesteśmy w stanie wymieniać naprawdę bogate doświadczenie i umiejętności, a to sprawia, że takie szkolenia mają coraz wyższy poziom. I nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie właśnie istnienie i funkcjonowanie drużyny WOPR w Międzyrzecu Podlaskim. Dokładnie. Niedawno obchodziliśmy czterolecie naszej jednostki, która w tak krótkim czasie w stosunku do pozostałych podobnych jednostek może wykazać się już naprawdę dużymi osiągnięciami i wydarzeniami, które organizujemy. Nie boimy się tego, podchodzimy odważnie i rozważnie, natomiast chcemy te ratownictwo wodne popularyzować, szerzyć jego zasięgi i przede wszystkim dbać o to, żeby jak największa społeczność dowiedziała się o bezpieczeństwie nad wodą, bo jest to bardzo ważna kwestia. Jest szansa, że Międzyrzec Podlaski, że Wy właśnie, drużyna WOPR, staniecie się tutaj na wschodzie Polski takim jednym z centrów szkoleń właśnie żołnierzy w tym zakresie? Zdecydowanie w tym kierunku idziemy. To już mamy sygnały od kolejnych jednostek, które chciałyby w takich ćwiczeniach uczestniczyć. Najwyraźniej jest to odbierane przez dowódców i samych żołnierzy bardzo dobrze. Uczestniczą w tym wszystkim samodzielnie. Wszystko mogą sobie sami przećwiczyć, zaangażować się na 100%. Także nie jest to tylko szkolenie pokazowe. Żołnierze uczestniczą we wszystkim. Cieszymy się, bo kolejne jednostki zgłaszają taką gotowość, a my możemy sprawdzić swoje struktury, sprawdzić swoje organizacje i kadry, które też mają dobre doświadczenie i cały czas się w tym wszystkim szkolimy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
współpraca Uniwersytetu z WOPR-em w Międzyrzecu Podlaskim? Mhm. W tej chwili rozwijamy naszą współpracę, która na początku tego roku została zawarta, zainicjowana. Jest to już kolejne nasze wspólne przedsięwzięcie, z czego bardzo się cieszymy. W dniu dzisiejszym wspomagamy drużynę międzyrzecką WOPR w realizacji szkolenia dedykowanego żołnierzom. Realizujemy stanowiska, które są poświęcone stricte pierwszej pomocy, jak również elementom kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. Dzięki udziałowi naszego sprzętu z Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu w Siedlcach, a także studentom z Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego. Czyli rozumiem, że w Siedlcach na Uniwersytecie tego typu działania i ta wiedza jest naprawdę mocno promowana i również studenci się tego uczą. Mamy wieloletnie doświadczenie w edukacji kadr medycznych. W chwili obecnej m.in. kierunek właśnie ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo i już również w październiku kierunek lekarski na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Nasza kadra to są to przede wszystkim praktycy i myślę, że to jest właśnie powód, dla którego jesteśmy w stanie przekazywać tę wiedzę, jak również umiejętności praktyczne w sposób efektywny, różnymi metodami dydaktycznymi, również symulacją medyczną, tak zwaną niskiej, pośredniej i wysokiej wierności. Czy do żołnierzy podchodzi się inaczej? Każda grupa zawodowa ma swoją specyfikę działania, to na pewno, ale tak naprawdę my jesteśmy przygotowani na różne pytania od różnych grup zawodowych, dzięki czemu w trakcie już zajęć jesteśmy w stanie dopasować się do metody nauczania, wiedząc, że chcemy właśnie przekazać daną informację, tudzież nauczyć jakiejś jednej konkretnej czynności medycznej naszych uczestników. Czy można powiedzieć, że z ratownictwem medycznym, z udzielaniem pierwszej pomocy jest jak z jazdą na rowerze, że jak raz się nauczysz, to już tego nie zapomnisz, czy jednak należy co jakiś czas uczestniczyć w szkoleniach, przypominać sobie wiadomości? No bardzo byśmy sobie wszyscy życzyli, żeby to było raz na długi czas. Niestety tak nie jest. Okazuje się, że już po 6, a nawet i 3 miesiącach, zgodnie z badaniami naukowymi, można tracić tę umiejętność i wiedzę, którą zdobyliśmy w ramach pierwszej pomocy. To jest troszkę jak język obcy. Jeśli się go nie szlifuje, nie powtarza, po prostu nam umyka. Dlatego raz zdobyta wiedza, umiejętności zdecydowanie według nas powinny być powtarzane. Już w jakimś, można powiedzieć, krótszym wymiarze czasowym, tak zwanej pigułce, ale cyklicznie, żeby być gotowym w razie potrzeby wykorzystania jej w życiu. I na koniec jedna uwaga, która dotyczy nas wszystkich i chyba wszystkim przekazujecie tą informację. Podstawowa zasada: nie panikować. Łatwo powiedzieć, właśnie, ale właśnie temu tak naprawdę służą też i zajęcia, spotkania z nami i szkolenia, które realizujemy, ponieważ im więcej razy przećwiczymy dany zabieg, daną czynność, to tym spokojniejsi będziemy mogli czuć się w trakcie tej godziny zero, kiedy trzeba będzie już działać w warunkach realnych. Więc ta praktyka pociągnie za sobą spokój, do czego serdecznie zachęcamy i namawiamy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Chcieliśmy podziękować tutaj kadrze ratowników medycznych, ratowników WOPR-u i młodych ratowników, tak? Za dzisiejsze szkolenie, za wasz wkład, pomoc i za przekazaną nam wiedzę. Mam nadzieję, że to poskutkuje i przyniesie jakieś efekty, mam nadzieję, że pozytywne w nadchodzącym, zbliżającym się sezonie. Ode mnie tyle. Dzięki. Dziękujemy.